nowa rzeczywistość polskiej szkoły, czyli nauczanie za pomocą internetu. Jak to wygląda w Dzierżgońskiej Szkole Podstawowej? Na początek chciałabym uspokoić. Rozporządzenie mówi o nauczaniu na odległość, nie nauczaniu zdalnym, więc będziemy wykorzystywać wszystkie możliwe formy. Przez ostatnie dni zawieszenia zajęć szkolnych na naszej stronie internetowej znajdowała się tabela. Uczniowie dostawali informacje przez Librusa. Od momentu, kiedy wejdziemy w pełne nauczanie zdalne, zaczynamy pracować w normalnym planie lekcji. Chcielibyśmy zrezygnować z wysyłania informacji przez Librusa i wdrażamy właśnie platformę, na której pracuje szkoła już. Chcemy, aby każdy uczeń otrzymał adres mailowy i troszeczkę chcemy uporządkować sprawę wysyłania różnych plików, bo to jest dla nas dość kłopotliwe. Chciałabym też bardzo uspokoić. Tak? Jest to czas dla wszystkich nas trudny. Wiem dobrze, że nie wszyscy posiadają sprzęt, nie wszyscy posiadają internet. Więc dzisiaj apeluję do rodziców o to, żeby przesłali do mnie na mojego maila informację, że nie mają takiej możliwości. Będziemy wysyłać materiały w sposób papierowy, ale mamy obowiązek oceniania i realizacji podstawy programowej, więc będziemy się starali wypełniać to zobowiązanie. Właśnie tak jak Pani wspomniała, nie każdy posiada tutaj warunki techniczne na to, żeby korzystać właśnie z materiałów udostępnionych dla Państwa. Czy rodzice mogą też zjawić tutaj u Was w szkole i ewentualnie takie materiały od Państwa odebrać? Czekamy na listę rodzin, rodziców, którzy mają kłopot. Będziemy się kontaktować. Do niektórych na pewno będziemy wysyłać osobiście pocztą, jeżeli jest to problem, żeby je odebrać. Szkoła od przyszłego tygodnia, już od piątku będzie zamknięta, więc nie będzie możliwości odbioru tych materiałów w szkole, ale panie z 1-3 zadeklarowały mi, że już są w kontakcie z rodzicami, a rodzice z klas 4-8 będą otrzymywali to pocztą i oczywiście w formie papierowej, w formie kart pracy, które potem trzeba będzie zwrotnie do nas przekazać. Chociaż powiem Państwu szczerze, że każdy z nas ma smartfon, więc wydaje mi się, że damy radę. To będzie kwestia przełamania pewnych wcześniej może nieznanych ścieżek, przejścia dróg, których nie znaliśmy, ale na pewno damy radę. Nasza rada w tej chwili już pracuje zdalnie, doskonalimy się od tygodnia, łączymy się online, wczoraj się odbyło się posiedzenie Rady Pedagogicznej, też zdalne, więc myślę, że damy radę. To jest kwestia kilku dni. Na pewno będziemy się starali nie zarzucać uczniów ilością materiału. Ósme klasy skupią się na przygotowaniu do egzaminu. Oczywiście będziemy robili wszystko, żeby to jakoś nam wyszło. Wiemy dobrze, że są rodzice w trudnej sytuacji i na pewno o tym nie zapominamy. Mijają 2 tygodnie narodowej kwarantanny. Czy Państwo już jakby po tych 2 tygodniach macie pierwsze przemyślenia, co udało się zrealizować uczniom? Czy w ogóle ta podstawa programowa przez uczniów jest jakby wykonywana? 2 tygodnie, które za nami, to tygodnie zawieszenia zajęć i nieobowiązkowej pracy. Więc bardzo cieszy nas, kiedy uczniowie odpowiadają, do nauczycieli odpisują, przysyłają odpowiedzi, ale też nie musieli tego robić. Od momentu, kiedy zaczniemy realizować podstawę programową, będzie to obowiązek i wtedy nie wiemy jeszcze, czy będziemy sprawdzać obecności, ale na pewno będziemy zaznaczać w Librusie, że temat się odbył. Bardzo prosimy rodziców o kontakt z nami, jeżeli mają kłopoty z Librusem. W tej chwili wydaje mi się, że już wszyscy są aktywni. Ci, którzy są nieaktywni, będziemy się kontaktować jeszcze mailowo i dzwonić, co się dzieje, ale to są naprawdę pojedyncze przypadki. Myślę, że większość z Państwa już dołączyła. Przed tym wyzwaniem stanęła cała Polska, więc myślę, że damy radę, o ile będziemy sobie ufali nawzajem, że tak naprawdę nie ma żadnej złej woli. A zadania, no cóż, często nauczyciele wysyłają kilkanaście przykładów z matematyki. Rodzice do mnie dzwonią, że jest ich dużo, ale okazuje się, że to jest na 5 dni. Więc też proszę rodziców, żeby spojrzeli, jaki jest termin wykonania tej pracy i tak naprawdę na spokojnie realizowali. Jeżeli dziecko jest chore, bądź nie jest w stanie nikt realizować tych zajęć, proszę o kontakt z wychowawcą mailowy albo przez Librusa, że dziecko jest chore, bądź w domu trwa kwarantanna i nie ma klimatu, że tak powiem, do odrabiania zajęć. Usprawiedliwimy ten czas nieobecności, tak jakby było po prostu poza szkołą.